Siema, na wstępie powiem, że ten film jest skierowany głównie dla nowych graczy, ponieważ będę tutaj poruszał same podstawowe praktycznie mechaniki gry. Przed rozpoczęciem oczywiście zapraszam na mojego Twitcha, gdzie streamy są codziennie, także można się poradzić, popytać. Tak więc pierwszy temat, o jakim sobie pomówimy, są to skill attribute pointy. Oczywiście one są potrzebne do rozwijania naszych skilli. Zdobywamy je poprzez oczywiście levelowanie. Dostajemy chyba dwa skill attribute punkty co level. Oraz możemy je zdobywać poprzez wrzucanie runek do ekwipunku. Runki od poziomu trzeciego mają swoją randomową statystykę, gdzie może tam być nie, accuracy, critical hit, vitality, właśnie skill attribute pointy. Oczywiście runki same w sobie dają też skill attribute pointy po 4 punkciki każda, więc głównie skill attribute pointy dostajemy z runek oraz accuracy też dostajemy z runek. Druga sprawa to oczywiście expienie, czyli gdzie expimy po 21 levelu, jak wychodzimy z tutoriala, to oczywiście mniej więcej tak do 37-8 poziomu robimy story questy. No i później zaczyna się grind. Tak więc później odpalamy sobie naszą mapkę, patrzymy sobie na dane spoty, miejscówki, patrzymy sobie jaki jest rekomendowany item level i jakie jest rekomendowane accuracy na danym spocie. No i mniej więcej patrzymy na to i bijemy sobie na takich spotach. Wbijamy level, dropimy itemy, progresujemy, krótko mówiąc. Jeżeli chodzi o progres i ulepszanie ekwipunku, to niebieskie itemy polecam ulepszać tylko kamyczkami plus 1, czyli tymi niebieskimi malutkimi, ponieważ tych lepszych kamyczków szkoda. A jeżeli chodzi o fioletowe itemy, to ulepszamy wszystkie itemy, jakie tam mamy dla siebie. Nasz cel to ulepszenie tych itemów na plus 10 na początku, żeby podbić jak najbardziej nasz item level, więc ulepszamy fioletowe itemy kamyczkami plus 2. Jeżeli chodzi o luminusy i pety, luminusy są to takie jakby nasze wróżki, które dają nam pasywne statystyki. Luminusy oczywiście możemy kupić w item shopie, możemy wymienić dwa luminusy tygodniowo za medale z aren, za wygrywanie arenek. Możemy dodatkowo jednego luminusa dostać z Hall of Challenge i jednego wymienić za Pioneer tokeny. Jeżeli chodzi o pety, możemy oczywiście pety kupić w item shopie. Głównie dają bonusy do life skilli. Ja osobiście mam peta, który mi zmniejsza psucie się ekwipunku o 20%. Pety oczywiście też zbierają nam loot. Można mieć aktywnego tylko jednego peta w jednym momencie. No i oczywiście w dniu nagrywania tego filmiku peta można zgarnąć z dropów na Twitchu za oglądanie tam chyba 3 godzin. Dimensional portale dzielą się na daily i weekly, czyli daily dimensional portale możemy robić godzinkę dziennie. Dodatkowo z arenek możemy zrobić podkę, która nam zwiększa czas daily portalu o pół godzinki. Na dimensionalnych portalach oczywiście robimy dzienne questiki, grindujemy mobki, zbieramy mana expa do naszego drzewka. Każdy Dimensional Portal ma swoją walutkę, którą później możemy wymieniać na różne itemy. W tych Dimensionale możemy tam być 10 godzin tygodniowo. No i z tych Dimensionali oczywiście interesuje nas Dragon Garden na 42 levelu. Możemy tam sobie wymienić za tamtejszą walutkę, możemy wymienić Awakening Stone do mana drzewka. Drugim takim portalem, jaki nas interesuje, to jest Exile Isle, ponieważ tutaj możemy zdobyć troszkę golda, możemy też zdobyć Magic Stone do enchantowania naszych przedmiotów. No i trzecim takim bardzo obleganym Dimensional Portalem to jest Wraith Monastery. Tam możemy zdobyć kamyczki do ulepszenia plus 3, fioletowe scrolle do resetu enchantu po 2 weekly. Dwa weapony, dwa armorki. Jeżeli chodzi o mana drzewko, to jak już mówiłem, farmimy to na Dimensional Portalach. Prawdopodobnie maksymalny poziom mana drzewka to jest 70 level. To drzewko jest sezonowe i zmienia się co 3 miesiące. Oczywiście za każdy większy level dostajemy jakąś tam inną nagrodę tego mana drzewka. No i tam dodajemy sobie punkciki w sumie. Tam można to resetować. Scroll do resetu kosztuje chyba tylko 50k NPC, także nie jest takie super drogo. Nie możemy zapominać o naszej laurkowej walutce, gdzie wymieniamy sobie daily dwie laurki do dropa, czyli takie scrolle do dropa. Fajnie jest też wziąć sobie Sandy Foothills kluczyk oraz Memories of the Moment, ponieważ to są takie kluczyki, gdzie za trzy robimy sobie Breakthrough Weapona.
Mamy jeszcze oczywiście w grze arenki, 1x1, 2x2, 3x3, Captain Battle, jakieś Battlefieldy, Training Field. Oczywiście polecam robić te arenki, mamy 200 punkcików z nagrodami. Możemy mieć maksymalnie, te punkciki ładują się o 40 z tego co wiem co kilka godzin. No i z tego mamy fajne nagrody, takie jak Honor Tokeny, podki zwiększające dropa golda, podki zwiększające expa, podki zwiększające mana expa. No i oczywiście te podki na wydłużenie daily portali o pół godzinki. Enchantowanie przedmiotów. Każdy przedmiot ma randomowo ilość slotów na ulepszanie. To znaczy mniej więcej tyle, ile razy możemy dany przedmiot spróbować ulepszyć. Jeżeli uda nam się ulepszyć, slot wypełnia się na niebiesko. Jeżeli spali nam, slot wypełnia się na szaro. Nie da się tego cofnąć. Jedyne co można zrobić z takim itemem później, to można zresetować specjalnym scrollem wszystkie sloty na enchant. Tyle, że to tam nam też resetuje ilość tych slotów. Czyli jak mamy 6, nie wiem, powiedzmy weszło nam na plus 6, zresetujemy, to możemy dostać na przykład tylko 3 sloty kolejnym razem. Podstawowych systemów to raczej tyle. Pamiętajcie o tym, żeby używać scrolli na dropa, na spotach, potek, na expa, żeby robić daily arenki, daily portale. No i to tyle. Zapraszam na streamki, jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania.